Więc minęła już godzina 19, jest minuta po, więc czas rozpocząć dzisiejszy webinar. Krótko może, tak jak zawsze, na początek przedstawię się, nazywam się Mariusz Duczmański. Wiele osób to już mnie zna. Jeśli chodzi o to, czym się zajmuję, to tak naprawdę od bardzo wielu lat zajmuję się głównie finansami. Tak naprawdę od ponad 20 lat zajmuję się finansami, 27 lat ogólnie pojętym marketingiem. Natomiast w Skyward Community jestem od 2016, w marcu minęło 6 lat, z czego jestem bardzo dumny, ponieważ zarówno jestem udziałowcem, jak i aktywną osobą, która stara się upowszechniać wiedzę na temat Skyward Community, ale też ten webinar, który dzisiaj jest przeznaczony programowi partnerskiemu, on ma na celu pokazać Państwu, że jest możliwość faktycznie zarobienia dodatkowych pieniędzy, a myślę, że w okresie, w którym żyjemy, w okresie po pandemii, ale gdzieś tam międzywojennym, to, co się dzieje na wschodzie, wszystko gdzieś tam w jakiś sposób ma wpływ na nasze finanse, drożyznę panującą, więc dodatkowe środki zawsze są jak najbardziej mile widziane. I tutaj faktycznie o tym dzisiaj powiemy, jak możemy zarobić z firmą. Co jest pewne, to możemy być dumni z tego, o jakiej firmie mówimy, że nie jest to firma krza, która za miesiąc, dwa, czy pół roku, czy dwa lata zniknie, ale będzie ta firma rozwijać się potężnie. W najbliższych latach myślę, że nie przesadzę, ale większość ludzi na świecie usłyszy o Skyward Community, ponieważ te projekty, które już rozpoczęto realizację pierwszych projektów adresowych, one będą po prostu realizowane w odcinkach między 1,5 a 2 lata, w zależności od długości tras, będą realizowane, będą oddawane do użytku i to spowoduje, że będzie potężne zainteresowanie tym nowym transportem, jako już nie czymś futurystycznym, czymś przyszłościowym, ale czymś, co stało się faktem i jest rozwiązaniem problemów tak naprawdę dla wielu krajów, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o koszty, jeśli chodzi o ekologię i wiele, wiele innych czynników. Więc przejdziemy sobie do tego programu partnerskiego. Na początek może 2-3 zdania na temat tego zdjęcia, ponieważ odnoszę się do niego, ponieważ to, co będziemy na końcu też jeszcze widzieć dzisiaj w prezentacji, to pokazuje, jakie prace nasza firma wykonała w przeciągu tak naprawdę 2-3 lat. To zdjęcie pokazuje nam naszą wycieczkę, między innymi do Szarży, do Centrum Innowacji, Centrum Szkolenia, tam gdzie cała elita ze świata w tej chwili się zjeżdża, spotyka z zarządem, z prezesem firmy, są podpisywane kontrakty, umowy wieloletnie, gdzie przyjeżdżają delegacje z całego świata, premierów, prezydentów i wiele innych odpowiedzialnych osób, które mogą mieć wpływ, potężny wpływ na rozwój między innymi naszej firmy. To zdjęcie było z początków budowy tego Centrum Innowacji w Szarży. Wtedy, kiedy my byliśmy, jako pierwsza wycieczka zorganizowana, stawiano pierwsze słupy. Dzisiaj wiemy, że tam są testowane różnego rodzaju nasze prototypy, nasze pojazdy. Tworzone są kolejne trasy, natomiast teren, który jest wokół, powiem szczerze, wygląda o niebo inaczej, jeśli chodzi już o dość mocne zagospodarowanie tego terenu. I on faktycznie, ten teren zmienia się z miesiąca na miesiąc. Myślę, że docelowo będzie to piękny, naprawdę duma naszej firmy, jeśli chodzi o Centrum Innowacji, pokazanie tej technologii i rozwój tego, co tam się dzieje tak naprawdę w wielu rejonach świata. Kiedy my byliśmy tak naprawdę, to było rozpoczęcie budowy ekodomu. To były tak naprawdę stawiane dopiero pierwsze gdzieś tam ściany z drewna.
Były stawiane pierwsze słupy, jak widać, na podporach i pustynia wokół nas. Wiemy, że w Emiratach Arabskich jest tak, że zarówno w Dubaju, jak i w Szarży, czy w wielu innych miastach w tego rejonu świata, jest tak, że jest miasto, wyjeżdża się poza granicę, jest pustynia i ewentualnie są tylko autostrady, szosy, które łączą jedne miasta od drugich. Natomiast formalnie miasto się kończy jako granica, jakby uciąć i zaczyna się pustynia. Wtedy, kiedy my byliśmy, to faktycznie był to blisko, gdyby po drugiej stronie ulicy zaczynała się Szarża i nasza działka, na której właściwie, można powiedzieć, na pewnym odcinku pustyni rozpoczęto pewną budowę. Dzisiaj ten teren naprawdę jest pięknie zagospodarowany, co zobaczymy na niektórych zdjęciach. Jest pięknie ukończony ekodom, który jest takim miejscem przyjmowania delegacji z całego świata. Jak widziałem, głów państw, głów prezydentów miast, premierów i całej elity finansowej, która między innymi chociażby odwiedzała z Expo bezpośrednio nasze centrum. Więc przejdźmy do szczegółów. Na początek to, co mamy związane z tym, co dostajemy od firmy w momencie rejestracji. Zawsze o tym mówię. W momencie, kiedy się rejestrujemy, dostajemy linka do rejestracji od naszego sponsora, bo tak się mówi na osobę, która zaprasza nas do biznesu. Po rejestracji, prostej rejestracji, otrzymujemy biuro, w którym mamy między innymi różne zakładki, a tam między innymi narzędzia dla partnera. W tych narzędziach dla partnera firma przygotowała wiele materiałów pomocnych nam do pracy, do tego, żeby duplikować, do tego, żeby upowszechniać wiedzę o kolei strunowej. Między innymi mamy kilka stron internetowych, do których jest przypięty nasz numer ID, więc tutaj nie ma ryzyka. Oczywiście też łączy się to wszystko z ciasteczkami cookie, czyli jak gdyby nie ma ryzyka, że dana osoba zarejestruje się z polecenia innej osoby, jeśli wejdzie na link, który jej wyślemy. Więc to jest bardzo ważna sprawa. Wysyłamy jej linka, w zależności oczywiście od zainteresowania, ponieważ te linki, strony internetowe są tematyczne. Między innymi dotyczą albo technologii w bardzo szerokim zakresie, albo między innymi inwestycji. Jeśli mamy partnerów, mamy ludzi, którzy są zainteresowani stricte po prostu inwestycją i to jest główny temat, ta główna część ich interesuje. Oczywiście gdzieś tam pośrednio technologię, o tym troszeczkę na stronie też jest, ale możliwości rozwoju pod kątem inwestycji. Wtedy dajemy ten link dla inwestycji i tam bardzo dużo informacji ktoś znajdzie, ktoś, kto jest faktycznie dociekliwy, ktoś, kto szuka informacji, sporo informacji znajdzie, jeśli chodzi formę inwestycji. Jak to może być ze zwrotem, jak to wszystko może wyglądać w czasie. Więc mamy te wspaniałe narzędzia. Warto je wykorzystywać, wysyłać do jak największej liczby osób. Wykorzystujmy również do różnych mediów, w różnych mediach społecznościowych. Pamiętajmy tylko, że jeśli chcemy podawać jakieś informacje typu Facebook, Twitter czy jakiekolwiek inne media, to po pierwsze podawajmy zawsze źródło informacji. Nie chcemy być gołosłowni i wklejać jakieś rzeczy niestworzone, więc jeśli podajemy pewną informację, to podajmy źródło, gdzie ktoś znajdzie i faktycznie sobie potwierdzi to, co podajemy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli piszemy o firmie, to pamiętajmy, że piszemy o właściwej nazwie firmy. Nie używamy nazwy Skyway, tylko używamy nazwy Skyward Community lub Unicki String Technology, czyli po prostu UST lub po prostu SWC w skrócie. I tych nazw
używamy. Nie używamy starej nazwy spółki, ponieważ taka spółka już nie istnieje. I a gdyby firma całkowicie chce się odciąć od tego, co było dawno, na ten temat zresztą mówiliśmy dużo w poprzednich webinarach. Przechodząc do programu partnerskiego, ja omówię go, postaram się bardzo szybko, ponieważ wielu tutaj z Państwa już bardzo dobrze ten program partnerski zna. Natomiast wiadomo, być może ktoś tutaj pojawił się, ktoś, kto jest pierwszy raz, być może drugi raz, chciałby troszeczkę więcej na temat tego programu partnerskiego i możliwości, jakie są z tym związane, troszeczkę dowiedzieć się. Więc postaram się naprawdę przelecieć szybko te kroki, ale żeby było w miarę szybko wszystko jasne. Czyli mamy 7 stopni ścieżki kariery, jeśli to tak można nazwać. Pierwszy to jest stopień partnera. Co najważniejsze, to partner to osoba, która jest zarejestrowana, która się zweryfikowała. Partnerem jesteśmy również wtedy, kiedy zatwierdziliśmy program partnerski, ponieważ po samej rejestracji ten program partnerski nie jest zatwierdzony i niekoniecznie mamy prawa do dywidendy, czy może do dywidendy, do bonusa z tytułu polecenia. Musimy pamiętać, żeby zatwierdzić regulamin, który składa się tam chyba, o ile pamiętam, z 8 stron, jeśli się nic nie zmieniło, zakładce właśnie dla partnera. W momencie, kiedy go zatwierdzimy, pojawią nam się wszystkie informacje, łącznie z linkami naszymi, właśnie do współpracy, do pracy z ludźmi. W momencie, kiedy już to dokonaliśmy, kiedy się zweryfikowaliśmy jako partnerzy, czyli dostarczyliśmy do firmy dowód osobisty, jakiś adres z miejsca zamieszkania, czyli na przykład jakiś rachunek za telefon, czynsz, gaz, prąd, chyba że w dowodzie jeszcze jest adres, to wtedy wystarczy dobry skan dowodu, prawa, lewa strona. Się zweryfikowaliśmy, u góry w lewym narożniku mamy taki zielony haczyk na stronie po zalogowaniu się na nasze konto, status zweryfikowany, to wtedy mamy jak gdyby wszystkie możliwości. Możemy inwestować, dowolną ilość pakietów kupować, możemy polecać, zarabiać właśnie z bonusów z programu partnerskiego. Natomiast co jest najważniejsze, partner, który się zweryfikował, który podpisał, niejako zatwierdził elektronicznie regulamin, ma prawo już do bonusów w wysokości 15% z pierwszego poziomu, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie zdążył sam osobiście zainwestować w jakiś pakiet udziałów. Widzimy, że są 4 poziomy na tym pierwszym etapie, w momencie, kiedy startujemy, jeśli chodzi o marketing w głąb. Konsultant natomiast to jest wykonana minimalna praca. Tak naprawdę jest to pierwsze $100 zainwestowane w firmie i zaproszenie 2 partnerów, którzy zrobili to samo. W momencie, kiedy z naszym wkładem i tych 2 partnerów mamy łącznie na pierwszym poziomie inwestycje $300 dokonane fizycznie, wtedy otrzymujemy status konsultanta. Pojawia się nam 5 poziom w ścieżce kariery w programie partnerskim i możemy z tych 5 poziomów faktycznie otrzymywać już bonusy. Pamiętamy, że kiedy nam się rozwija struktura, czyli my zaprosimy przykładowo 1 osobę, 2, 3, 4, 5. Te 5 osób zaprosi po przynajmniej, załóżmy, 2 osoby, to w tym momencie na drugim poziomie już mamy 10 osób. Gdy te 10 osób zaprosi, zakładamy po 3 osoby, w jakimś okresie czasu, to na trzecim poziomie mamy 30 osób i tak dalej. Dlatego też wszyscy, którzy działają od wielu lat, współpracują z programami partnerskimi, z firmami w multi-level marketingu i tak dalej, wiedzą, że siła jest właśnie w sieci sprzedaży, w obrocie, tym, którym się dzieje, to jest powiązane gdyby z naszym biznesem i z tego tytułu, ponieważ byliśmy źródłem informacji gdzieś tam w pewnym momencie czasu, ta firma wypłaca nam według programu partnerskiego stosowny bonus w wysokości czy to 15, 5, 3, 2 lub 1% na tym poziomie w ścieżce kariery. Trzeci poziom to jest poziom lidera. Lider wykonuje pracę zapraszając 3 osoby. Te 3 osoby muszą same osobiście zainwestować po $200 i sponsor
też musi mieć zainwestowane minimum $200. Na pierwszym poziomie oprócz tych osób są jeszcze osoby, które zainwestowały jakąś kwotę i łączna suma inwestycji musi wynosić minimum $2000. Wtedy automatycznie stajemy się liderami, mamy status lidera i uzyskujemy prawo do bonusu już również szóstego poziomu. Czyli w momencie, kiedy nam się pojawią kolejne osoby, to tak jak widzimy tutaj na zdjęciu, ja może będę się powtarzał, dla wielu ludzi to tutaj osób będzie to oczywiście jasne i zrozumiałe, ale są osoby być może, które faktycznie nigdy nie pracowały w marketingu czy w jakichkolwiek innych programach partnerskich, więc zakładając, że to jestem ja, zapraszam Krzysztofa. No i Krzysztof zaprasza kolejnego partnera, tamten partner zaprasza kolejnego partnera, aż tak naprawdę w pionie do szóstego poziomu. I my z tego tytułu, biorąc pod uwagę, że ktoś tam jest na szóstym poziomie, być może tego człowieka nigdy w życiu nie poznamy, to otrzymamy z programu partnerskiego 1% z każdej jego inwestycji. Jeśli zainwestuję przykładowo $100, dostaniemy dolara. Jeśli zainwestuję $1000, dostaniemy 1% i tak dalej, i tak dalej. Z piątego poziomu, pamiętamy, mamy 2%, 3%, z pierwszego 15%. Zobaczmy dalej. Kolejny status po liderze jest to status master. Przy tym statucie musimy już mieć kwalifikacje osób kwalifikowanych. Ja to tak mówię, ponieważ w momencie, kiedy otrzymujemy status mastera, sami osobiście musimy mieć zainwestowane minimum te $1000, ale musimy mieć 3 partnerów o statusie lider. Czyli bezpośrednio zaproszeni nasi partnerzy, ludzie, których zaprosiliśmy do biznesu, otrzymali status lidera i to jest warunek, 1 z 3, aby uzyskać status mastera, czyli poziom wyżej. I na pierwszym poziomie łączna suma inwestycji historycznie, łącznie z naszą i wszystkich naszych ludzi na pierwszym poziomie, musi wynosić minimum 5000. Jeśli to ma miejsce, to wtedy otrzymujemy status mastera z automatu. I co się dzieje? Dzieje się tak naprawdę to, że na statusie mastera otrzymujemy kolejnych kilka poziomów w głąb dostępu do bonusów, do tych bonusów z inwestycji wykonanych przez naszych ludzi. To jest bardzo fajne, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, na którym etapie, na którym momencie, na której głębokości powstanie fajna struktura sprzedażowa, działająca naprawdę bardzo intensywnie w polecaniu, w upowszechnianiu wiedzy na temat możliwości tutaj dodatkowego zarobku. I może to się stać tak naprawdę na 7., 8. poziomie, gdzie mamy ludzi, duża struktura na przykład wchodzi nam na 7. poziomie i mając status mastera, nie pozbawiamy się tych bonusów. Wszystko wypłacone w danym miesiącu, a nie mając danego statusu, wiemy, że te pieniądze już nam nie wrócą do naszej kieszeni. Więc czym szybciej uzyskamy status na przykład mastera i sięgniemy do 9. poziomu, tym mniej ominie nas bonusów z tytułu inwestycji wykonanych przez ludzi właśnie na 7., 8., 9. poziomie. Powtarzając, master, 3 warunki, 1000 inwestycja własna, 5000 grupa na pierwszym poziomie i 3 liderów na pierwszym poziomie, wtedy otrzymujemy status master. Kolejny status jest to status eksperta. I tutaj, jak chyba na każdym webinarze mówię, że najtrudniejszą pracę, jaką trzeba wykonać, to uzyskać przynajmniej 3 masterów. Wiemy, że 3 masterów musi mieć 9 minimum liderów. Czyli są to osoby, które faktycznie gdzieś tam chcą się rozwijać i tak samo jak my chcą
budować organizację w programie partnerskim. Tutaj, żeby otrzymać status eksperta, 5000 osobista inwestycja, 10 tysięcy pierwszy poziom, czyli wszyscy przez nas osobiście zaproszeni na pierwszym poziomie i 3 masterów. Różnica jest taka, że na poziomie eksperta ten trzeci master może być na drugim, trzecim poziomie. Nie musi być to master zaproszony bezpośrednio przez nas, ale warunek jest, musi być w niezależnej nodze. Czyli nie może być jak gdyby master pod masterem. Mamy mastera na pierwszym poziomie, no i ten master również ma mastera. Oczywiście mu się to będzie liczyć do kariery, natomiast nam do eksperta taki master nie będzie się zaliczał. Musi być to master w niezależnej nodze, w którym który, na przykład, który jest na nodze, gdzie na pierwszym poziomie właśnie nie ma tego mastera. Tak, tutaj widzimy na tym zdjęciu. Mamy przykład bardzo prosty. Tych dwóch partnerów zaprosiliśmy my. Tego partnera też zaprosiliśmy my, ale ten popracował intensywniej i szybciej stał się masterem niż jego sponsor. I w takim układzie ten master liczy nam się do ścieżki kariery. Gdyby tu się pojawił na przykład master w takim miejscu, to nam się nie liczy to do ścieżki kariery. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo to jest akurat temat, to pojęcie akurat jest bardzo zrozumiałe, wydaje mi się, dla każdego. Więc mając 3 masterów albo bezpośrednich, albo 2 masterów bezpośrednich i trzeci w niezależnej nodze, 10 tysięcy dolarów inwestycji w naszej strukturze, łącznie oczywiście z naszą, bo również nasza się liczy i my osobiście musimy mieć w tym czasie już zainwestowane minimum 5 tysięcy dolarów, wtedy uzyskujemy status mastera. Najtrudniejsze, co trzeba wykonać, jaką pracę, no to pozyskać 3 masterów w tym wszystkim. Sam obrót tutaj w większości wypadków nie jest żadnym problemem, nie jest to trudność. Tu jeszcze może wrócę do tego zdjęcia, ponieważ to, co jest warte uwagi, to pewnie widzicie, co tu się zmieniło. W wypadku mastera mieliśmy do 9 poziomu, ale w wypadku eksperta sięgamy już do 20 poziomu. I pomimo tego, że od 10 do 20 poziomu mamy 0,5%, to możemy sobie wyobrazić nieraz, jak dobrze rozwijająca się struktura, jak armia ludzi może być na tym poziomie. Naprawdę może być tak nieraz, że całe struktury gdzieś tam wejdą i zakładamy, że w wielu wypadkach tak jest, to naprawdę spore bonusy mogą spływać. My już na to nie mamy kompletnie żadnego wpływu, ale swoje pieniądze, swoje bonusy do kieszeni otrzymamy. I to jest fajne. Oczywiście za pewną wykonaną pracę, bo żeby otrzymać status eksperta, musieliśmy wykonać pewną pracę. Firma uwolniła nam prowizję do 20 poziomu. Mamy status teraz top eksperta, to jest ten przedostatni status. Tutaj zmieniła się pewna rzecz. Doszła. Najważniejsze to to, że żeby uzyskać status top eksperta, musimy mieć osobiście zainwestowane 10 tysięcy dolarów. To jest minimum. Nasza struktura na pierwszym poziomie musi mieć zainwestowane minimum 30 tysięcy dolarów. To jest ten drugi warunek. No i trzeci warunek to 3 ekspertów. 1, 2. I trzeci może być w niezależnej nodze, to o czym już mówiliśmy przy wypadku eksperta. Jeśli mamy taki układ,
10 tysięcy, 30 tysięcy struktura łącznie z naszą inwestycją się liczy, plus trzech ekspertów. Czy to na pierwszym poziomie, czy dwóch na pierwszym, a trzeci może być w niezależnej nodze gdzieś tam w głębi. To może być drugi, trzeci, czwarty i tak dalej poziom. To w tym wypadku otrzymujemy status top eksperta. Co się zmienia? Zmienia się to, że w momencie, kiedy jesteśmy top ekspertami, to po pierwsze sięgamy już maksymalnej głębokości do 24 poziomów i to jest naprawdę bardzo dobry poziom, jeśli chodzi o ścieżkę kariery, jeśli chodzi o programy partnerskie. 24 poziomy w programie partnerskim to niewiele firm płaci. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zobaczmy. W wypadku top ekspert ma miesięczne wynagrodzenie w obrocie. I tutaj przy tego typu rozwiniętej strukturze, będąc na top ekspercie, zazwyczaj nie ma problemu z obrotem. Co miesięczny bonus w zależności od obrotu w strukturze. Jeśli to jest miesięczny obrót 20 tysięcy, to top ekspert dostaje co miesiąc od firmy $1500, niezależnie od tego, ile prowizji, ile bonusów otrzymał już ze struktury 24 poziomów. Czyli otrzymujemy bonusy z 24 poziomów jako top eksperci, ale co miesiąc również z obrotu miesięcznego firma wypłaca nam bonus taki, powiedzmy, ekspercki dla top eksperta na tym poziomie $1500, czyli około 6-6,5 tysiąca złotych samego takiego dodatku do pracy, by móc faktycznie dobrze współpracować dalej ze strukturą. I zobaczmy jeszcze ten ostatni poziom. Mamy Sky Expert. Sky Expert, troszeczkę powiększę. Też oczywiście trzy warunki trzeba spełnić. W tym wypadku, jeśli mówimy o Sky Expercie, to własny obrót jest $20 000. $90 000 struktura na pierwszym poziomie. Oczywiście liczy się również nasz obrót, czyli jeśli my mamy 20, to wiadomo, struktura na pierwszym poziomie musi mieć jeszcze dodatkowo 70 tysięcy. No i w tym wypadku trzeba mieć czterech top ekspertów. Bez zmian dwóch na pierwszym poziomie musi być, natomiast pozostałych dwóch może być niezależnych nogach lub też ewentualnie bezpośrednio pod nami zaproszone kolejne osoby uzyskają ten status top eksperta. Jeśli mamy ich czterech, uzyskujemy status Sky Expert. Sky Expert oczywiście zarabia tak jak top ekspert z 24 poziomów, ale bonus nieco się powiększa, ponieważ otrzymuje już nie 1500, ale jest możliwość z obrotu miesięcznego otrzymać 2000 co miesiąc dodatku, czyli jakieś 8,5 tysiąca złotych dodatku, niezależnie od tego, ile pieniędzy spłynie w postaci bonusów. To jeśli chodzi o program partnerski. Tutaj jest możliwość jeszcze, tego slajdu też nigdy nie usuwam, ponieważ on zwraca uwagę na to, że jest możliwość uzyskania w danym miesiącu, oczywiście to się zeruje od pierwszego, załóżmy, do 30 danego miesiąca i się zeruje i znów kwalifikacje trzeba uzyskać. Ale jeśli mamy na przykład płatności na pierwszym poziomie więcej niż 5, 10 lub 20, najlepiej gdyby ich było 20 lub więcej, to wtedy jest możliwość uzyskania dodatkowych bonusów w wysokości 18%, to są 3% do tej podstawowej prowizji, czyli tego bonusu. Dostajemy normalnie z pierwszego poziomu 15%, ale jeśli uzyskamy właśnie 20 rat zapłaconych jest płatności, spłynęło z naszego pierwszego poziomu, to w tym wypadku mamy za każdy taką płatność, za każdy bonus wyniesie wysokości 18%. Więc to też jest bardzo ważne.
Może dalej przejdziemy, jeśli chodzi o warunki logo partnerskiego. Tam się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o minimalną kwotę inwestycji, to jest $50. Mamy 24 poziomy, możliwość uzyskania uwolnienia prowizji, no i pamiętamy też, że tak naprawdę każdy z nas może zaprosić nieograniczoną liczbę osób. To są takie chyba najważniejsze z tych zasad, jeśli chodzi o program partnerski. Tutaj są dodatkowe, powiedzmy, takie nagrody, bonusy za uzyskanie status już począwszy od mistrza, czyli tego mastera. W tym wypadku master otrzymuje długopis firmowy, natomiast kolejne trzy poziomy, ekspert, top ekspert i ekspert, są to już tak naprawdę nagrody, czy bonusy, czy może powiedzieć nagrody, bo to nagrody za uzyskanie statusu pieniężne. Czyli w wypadku eksperta mamy w momencie uzyskania statusu w ciągu 24 godzin mamy $500 na nasze konto wpłynie. W wypadku top eksperta uzyskujemy jednorazowo 1500 i w wypadku Sky Experta uzyskujemy $2000 w ciągu 24 godzin od uzyskania tego statusu, a nasze konto po prostu bonusowo wpływa i jest to do dyspozycji naszej. To są najważniejsze informacje, jeśli chodzi o program partnerski. Teraz przez dosłownie kolejne pół godziny porozmawiamy jeszcze troszeczkę o planach, pakietach, jakie są dostępne i ostatnich newsach, które gdzieś tam w ostatnich, załóżmy w ciągu ostatniego miesiąca pojawiły się na stronach firmy, te oficjalne informacje. Oczywiście możemy mówić na takich webinarach jak ten dzisiejszy, tylko o oficjalnych, o nieoficjalnych, zaostrzanych, powiedzmy, z kuluarów, czy jeszcze z innych jakichś źródeł, możemy rozmawiać twarzą w twarz na te tematy. Natomiast na tego typu webinarze, jak ten dzisiejszy, możemy mówić tylko o tych takich oficjalnych, sprawdzonych w 100%. Jeśli chodzi o pakiety, wiemy, że one dzielą się na te za gotówkę i i te, które są ratalne. Niektóre są jeszcze, jest możliwość tak naprawdę spłacać je w ratach 9-miesięcznych. Są też po prostu takie, które spłacamy na dwie raty lub na przykład InnoTrans był na przykład na trzy takie pakiety, z których każdy kolejny pakiet za tą samą kwotę dawał nam więcej udziałów. Więc te pakiety, one jeszcze są. Są różne pakiety, tak powiedziałem, ratalne na 5 rat. Czym większa kwota miesięcznej raty, większy pakiet, tym większe dyskonto. Pamiętamy, że te cyferki w dyskontach, no może zejdźmy tutaj realnie, przykładowo ktoś za gotówkę chce kupić za $10,000, ma taką gotówkę, otrzymuje 44% dyskonto. Dyskonto to nic innego jak to, co ta wartość uzyskana dodatnia od firmy. Przykładowo, my dzisiaj płacimy $1, firma daje nam w to miejsce 44 udziały, warte w cenie nominalnej po zakończeniu 15 etapu realizacji całego projektu, warte $44. Czyli tak naprawdę 4400 w tym wypadku procent firma daje nam jako wartość dodatnią do tego, co włożyliśmy do firmy. Czyli tak jak widzimy, prosty rachunek. Zainwestowaliśmy $10,000, otrzymujemy 440 000 udziałów, warte $440 000. Tak to wygląda i takie są realia. Tu mamy jeszcze inne mniejsze pakiety w wysokości 2000, 1500, aż do 50, to tak jak mówiłem, ta minimalna inwestycja, która na dzień dzisiejszy jest możliwość, czyli tak naprawdę na każdą kieszeń. To są bonusy,
które otrzymują od firmy, czyli to dyskonto jest tym takim bardzo dużym zyskiem, jeśli chodzi o przyszłość, w momencie, kiedy będziemy mogli realizować, sprzedawać udziały, ale wiemy tak naprawdę na dzień dzisiejszy, ponieważ dyskonto nam mówi, jaką kwotę możemy uzyskać minimalną przy sprzedaży, przy realizacji już umowy. Więc zapis w umowie, pamiętamy, jest cena nominalna, jeden udział, jeden dolar. Dostajemy, na przykład mamy kupionych milion udziałów za jakąś kwotę. Tak naprawdę mamy gotówce w umowie, z umowy wynika, że jest to wartość miliona dolarów. I tak należy to traktować. Wiemy, że wiele udziałów było połączonych z różnego rodzaju akcjami. Między innymi była akcja zalesiania ekotechnoparku Marina Horce i w tym momencie każdy, kto kupił wtedy taki pakiet, dostał po prostu drzewo, jak gdyby z tabliczką imienną właśnie w tym ekotechnoparku. Również powstał muzeum firmy i również też był taki okres, kiedy kupowaliśmy pakiety standardowo w jakimś tam w jakiejś promocji, to była możliwość również zaistnieć w muzeum na suficie. Są imiona, nazwiska tysięcy inwestorów z całego świata i akurat tutaj też również moje nazwisko w tym czasie inwestowałem w pakiety poszczególne, również się znalazło. Pamiętamy ostatnią akcję, kilka razy ona się powtarzała z hologramem. Też każdy z nas mógł taki pakiet kupić z bardzo wysokim dyskontem, pamiętamy, bo 2-3-krotnie wyższym niż to w standardowej jest cenie. Kto wykorzystał tę okazję, kto miał możliwość finansowo to spiąć, no to gratuluję takiego wyboru, ponieważ był to bardzo dobry wybór. Tu krótka jeszcze informacja, jeśli chodzi o możliwość spadkobierczości, czyli spadku zapisania udziałów komuś. Pamiętamy, że w naszych back-office'ach pojawiła się szczegółowa instrukcja, jak należy i w większości wypadków oczywiście, bo tam jest możliwość zapisania udziałów po śmierci, znaczy jest możliwość uzyskania gdyby po śmierci udziału przez osoby, które otrzymują ten spadek po nas, jeśli nie zapisaliśmy, ale jest przede wszystkim ta część tam instrukcji A, części A, kiedy my żyjemy i chcemy komuś zapisać to w spadku, czy to jednej osobie, czy więcej ilością osób, tam są szczegółowa instrukcja, jak należy załatwić sprawę, to między innymi chociażby notarialnie, żeby to miało moc prawną, ten zapis. My możemy tu oczywiście wpisać imię, nazwisko, telefon i tak dalej, jakieś podstawowe dane, natomiast żeby miało to moc prawną, musi być to załatwione notarialnie przynajmniej i ta instrukcja znajdziemy w naszych back-office'ach. Jeśli nie wiemy gdzie, to piszcie, to przy następnym webinarze wam pokażę, w którym miejscu należy tej instrukcji poszukać. Tutaj krótko też zachęcam. To jest zdjęcie oczywiście, które zwraca uwagę na to, że mamy do dyspozycji jako partnerzy firmy czat online, który dostępny jest 24 godziny na dobę, ale też mamy możliwość zabezpieczenia swoich kont dodatkowymi pinami, hasłami, tak żeby nieupoważnione osoby się do niego nie dostały. Często przy pewnych zmianach, jakie chcemy dokonać na naszym koncie, czy to przykładowo wyszedł nam dowód osobisty, jego data, czy chcemy zmienić jakieś dane, które są sztywno wpisane w profilu i po wejściu na profil widzimy, że nie możemy ich ręcznie zmienić, bo trzeba je edytować od strony administracji, to wysyłamy maila do firmy, kontakt znajdziemy na stronie, w zakładce kontakt i taki mail wysyłamy między innymi właśnie, przykładowo, jeśli chodzi o dowód osobisty, wysyłamy skan dowodu osobistego, prawa, lewa strona, nowy dowód z prośbą zaktualizowania dokumentów, dokumentu tożsamości.
i takie zdjęcie dosyłamy SwiftFocie, na której mamy w ręku nowy dowód, w drugiej ręce trzymamy kartkę, na której jest SWC, imię, nasze nazwisko i bieżąca data i wysyłamy do firmy dodatkowo takie zdjęcie, które uwierzytelnia nas, że to my osobiście zrobiliśmy, jest tam data, ten sam dowód, który dosyłamy jako dowód tożsamości, który ma uaktualnić nasze dane. Warto o tym pamiętać, żeby taki dokument, jak tutaj widzimy, naszą SwiftFocie, czyli nasze zdjęcie, kartka 4, SWC, data bieżąca, imię, nazwisko, w drugiej ręce trzymamy dowód osobisty, taki dokument, takie zdjęcie dodatkowo wysyłamy w takim mailu. Ważne, żeby zadbać, aby to zdjęcie było dobrej rozdzielczości, że jak powiększymy, to zarówno dowód osobisty, jak i my również na tym zdjęciu jesteśmy rozpoznawalni. No i jest ten dowód po powiększeniu, to co trzymamy w ręku, jest czytelne. Tutaj dosłownie jeszcze bardzo krótko postaram się, jeśli dam radę, bo tych tutaj slajdów kleję, ale to są głównie zdjęcia z ostatnich newsów. Postaram się te 10-15 minut zakończyć tą prezentację. Ten slajd oczywiście on jest jak gdyby jeszcze z ponad miesiąca, natomiast ja go tutaj zostawiłem z tego względu, że o fajnej sprawie mówi. My często pewnych rzeczy nie widzimy. Wydaje nam się, że bardzo długo czekamy i ciężko nam się doczekać czasów, kiedy będziemy mogli realizować, jak to mówią, odcinać kupony od tego, co zainwestowaliśmy, czyli realizować zyski. Pamiętamy, że jesteśmy w projekcie wyjątkowym, niepowtarzalnym. Być może za naszego życia nie powstanie podobny projekt, jeśli chodzi o transport. Natomiast nie jest to typu biznes, jak się przyzwyczailiśmy, typu jakiś hype, jakiś szybki biznes, gdzie codziennie każdy po zainwestowaniu dostaje dzień 1, 2, 3 czy więcej procent. Oczywiście tego typu biznesy znikają najczęściej po pół roku, roku lub nieco dłużej. To nie ten biznes. Jesteśmy w potężnej korporacji na dzień dzisiejszy, która warta już jest naprawdę grube pieniądze. Wyceniony sam projekt został, pamiętamy, ładnych parę lat temu na ponad 400 miliardów dolarów. Sam pomysł, sama technologia. Natomiast to, co firma już dokonała w ciągu tych kilku lat, to jest coś, czego wiele firm naprawdę nie wykonało w ciągu 10, 20 czy więcej lat. Firma ma własne zakłady, ma dwa duże tak zwane poligony, ekotechnoparki, jak to potocznie nazywamy, na których cała technologia jest testowana i właściwie cała technologia już jest przetestowana. Oczywiście chodzi o końcowe pewne testy i nowe pojazdy, które powstają, które są testowane już w tych ekotechnoparkach. Natomiast to są między innymi też tak zwane poligony doświadczalne, na których firma ciągle nowe rzeczy testuje. Świat się zmienia i technologia jak gdyby umożliwia nam coraz więcej nowości wprowadzać, więc firma również tutaj pod tym względem nie pozostaje w tyle i ciągle coś nowego jak gdyby stwarza, coś nowego powstaje. Tu na przykład między innymi stworzyli fajny nowy, który nie ma odpowiednika na świecie, akumulator, który jest w stanie gromadzić energię elektryczną pięciokrotnie więcej niż przeciętny akumulator w pojazdach elektrycznych, samochodach elektrycznych, a firma głównie na własne cele stworzyła taki akumulator. Więc to jest całkowicie nowy wynalazek, nowy patent i takie rzeczy dzieją się właśnie w naszych zakładach firmowych. Także warto o tym pamiętać. Przejdę do kolejnego newsa. To był news też wcześniejszy też sprzed kilku już jakiegoś okresu. Natomiast ja go jeszcze też nie usunąłem z tego względu, że między innymi zawiera ważne informacje, które myślę, że też nas dosyć mocno zainteresowały. Między innymi tutaj był też wywiad z panem Anatolem Junickim,
który zwrócił uwagę na to, że ten rok zapowiada się takim wyjątkowym rokiem, że najprawdopodobniej będzie to rok taki przełomowy w historii całego projektu. Również na tym webinarze pojawiła się fajna informacja, że firma zaprojektowała i opatentowała już model dwukadłubowy szybkiego środka transportu. My wiemy, że przed nami jest jeszcze budowa tego toru o długości 20 czy 30 km, w zależności jak firma zdecyduje, ale to, co w tej chwili tworzy, będzie wszystko testowane. Oprócz tego naszego prototypa pojazdu sześcioosobowego, który widzimy u góry na zdjęciu, tworzone są nowe patenty, tworzone są nowe projekty, które pewnie jak te tory powstaną, będą równorzędnie po prostu testowane na nich, bo również w tym webinarze pojawia się bardzo ważna informacja. To, co jest na samym dole, to co tu widzimy, zaraz pokażę. Też ostatnio czytałem przy ostatnim webinarze, że w tym roku zostanie pokazany pojazd dużych prędkości na 22 osoby z bagażnikiem i łazienką. I to też, my tego nie widzimy. Nam się wydaje, że firma jakieś tam prace robi, coś, to wszystko się ciągnie i tak dalej. Natomiast zobaczcie, co firma tworzy. Tworzy w swoim zapleczu, w zakładach kolejne nowe rzeczy. To jest całkowicie nowy prototyp, już na 22 osoby, nie na 6, ale na 22. Za chwilę to będzie 60, 100 lub więcej. Natomiast tworzy prototyp, który też będzie testowany na tych torach szybkiej prędkości. Więc spodziewamy się potężnego rozwoju w momencie, kiedy zakończymy właśnie 15 etap. Miejmy tą świadomość również, że już rozpoczęły się pierwsze budowy projektów adresowych związanych z transportem między innymi miejskim i towarowym. Szczegóły oczywiście dowiemy się w swoim czasie, kiedy inwestorzy strategiczni pozwolą na udostępnienie materiałów z budowy. Natomiast zapewniam Państwa, że to się dzieje, że to nie jest jakaś tam bajka. Natomiast klauzule poufności nie pozwalają uzyskać informacji lub upowszechniać informacji do czasu, kiedy inwestor strategiczny na to się zgodzi. Tu też bardzo ważna informacja, ponieważ jak gdyby ciąg prac jest wykonywany, to na przykład ten news z początku marca zwraca uwagę na to, że zakończył się główny etap budowy podpór kotwiczących na drodze właśnie o długości 2,4. Wiemy, że takie dwa tory są budowane i ten news był miesiąc temu. Natomiast wiemy z ostatnich newsów, że wykonano również inne prace. O właśnie, tutaj właściwie to zdjęcie, chwileczkę się na nim zatrzymam, bo ono oczywiście pokazuje to, jak Eko Technopark w Szarży, ten całe centrum i ten obszar budowy zmienił się od czasu, kiedy my byliśmy wtedy na wycieczce. Jest nie do poznania. Widzimy normalnie zagospodarowanie terenu, powstają kolejne rondka, kolejne szosy, zaczyna się obszar tam, gdzie już pewne rzeczy są pokończone, zielenić, zaczynają pojawiać się kwiaty. To wszystko pokazuje tak naprawdę, że wykonano naprawdę przez te 2-3 lata ogrom pracy. Ogrom pracy i to, co ja tu chociażby widzę na tej ilustracji, ten obszar, a to, co my widzieliśmy wtedy, kiedy byliśmy na Ekotechnoparku, tam, kiedy to rozpoczynano, jako pierwsza wycieczka wtedy zorganizowana, to jest to dzień do nocy, zapewniam Państwa. No, tam gdzie my byliśmy, to był odcinek pustyni. Tutaj ten teren już jest zagospodarowany. Oczywiście pamiętajmy, że taki teren trzeba, jak to mówią, uziemić, czyli po prostu jak gdyby doprowadzić energię, wodę i wiele innych mediów, gdzie później będzie to wszystko wykorzystywane jak gdyby w dalszej budowie, w dalszym rozwoju. Więc pewnych rzeczy się nie da przyspieszyć. My tworzymy coś, co nie ma odpowiednika w ogóle na świecie.
Pamiętajmy, że tworzymy też oprócz prototypów nowych pojazdów, które są od razu opatentowane, certyfikowane i możliwość ich jak gdyby tworzenia budowy seryjnej. Tworzymy też jak gdyby teren, cały teren musi być zagospodarowany, czyli tworzymy całą infrastrukturę, tory i zagospodarowanie tego terenu. Więc to jest wszystko przed nami. To, co tutaj właśnie jest na tym newsie z końcówki marca, to jest jak gdyby kontynuacja prac związanych z tym torem, tymi odcinkami toru 2 km 400 metrów. W szarży trwa instalacja węzłów kotwicznych na trasie numer 4 i to, co najważniejsze, tutaj w tym newsie powiedziano, że jest to najważniejsza część tak naprawdę całego toru. Dlaczego? Tu powiedziano, że węzeł kotwiczący to najważniejsza część kompleksu transportowego. Ten element odpowiada za większość obciążenia poziomego powodowanego przez tor strunowy do 900 ton. Więc tak naprawdę te podpory, które w tej chwili montowano, które już są zamontowane, przygotowały cały ten tor, całe to zagospodarowanie na to, co tak bardzo długo czekaliśmy, przygotowane są tak naprawdę na to, żeby zamontować już tak naprawdę szyny strunowe na tym całym torze. Także za chwilę to będzie się działo, pewnie niedługo w niektórych newsach najbliższych te informacje uzyskamy, ale to pokazuje, że firma konsekwentnie dąży do celu, pomimo jakichś tam opóźnień, ale tak naprawdę takie rzeczy dzieją się we wszystkich firmach na całym świecie, pamiętajmy. Wykonanych będzie naprawdę wiele, wiele ważnych bardzo prac na tych dwóch torach 2,4 km. To już jest sporo odcinek, bo niektóre trasy przypuszczam, że w przyszłości tyle będą miały. W mieście czy jakiś, no, na jakimś krótszym odcinku gdzieś w centrum. To jest to. Teraz, tak na koniec jeszcze, w ostatnim miesiącu tego Expo, które odbyło się w Emiratach, bardzo dużo przewinęło się różnych delegacji. Między innymi delegacja z Wietnamu wysoko oceniła transport strunowy w szarży. Zachęcam do tego, żeby się wczytać w ten news lub dokument źródłowy. Tutaj oczywiście tylko kilka zdjęć z tej wycieczki, tej delegacji, która miała miejsce. Tutaj między innymi zdjęcie przed naszym ekodomem, który już nie jest zwykłym, jak to mówiliśmy, wtedy powstawały pierwsze ściany. Dzisiaj to jest piękne biuro, w środku, w którym przyjmowane są delegacje z całego świata. To jest jakaś tam część, niewielka część tego budynku. Między innymi tutaj widzimy tą makietę miasta linowego, linarnego, nie linowego. Więc jakiś taki tylko fragment, to co miało być początkowo na Expo wystawione, później firma stwierdziła, że lepiej, żeby delegacje to oglądały już na miejscu w Ekotechnoparku, z tego względu, że dużo więcej korzyści będą mieć z odwiedzenia w szarży całego centrum. No, tutaj już na terenie budowy widzimy, że faktycznie dużo się dzieje. No i tam, gdzie wystawiono był ten pojazd, ten szybkich prędkości. No i cała prezentacja, która się odbyła. Kolejna delegacja też w tym miesiącu. Prezydenci brazylijskich miast odwiedzili Centrum Testowe Szarży, więc też kilka zdjęć z odwiedzenia właśnie z całego tego zaplecza, gdzie jest sterowane są, jest cała ta technologia, między innymi ten pojazd w klimacie tropikalnym, który został specjalnie do tego celu stworzony. Tu oczywiście mieli możliwość każdy z delegatów przejechać się na żywo, zobaczyć jak ten pojazd się porusza. Tutaj są przed właśnie, jest też rozmowa i widzimy, że przed wystawą tego naszego szybkiego pojazdu. No i tutaj na końcu jeszcze, o, ci trzej panowie, to właśnie między innymi
prezydenci niektórych miast brazylijskich. Jeszcze jeden news, też z końcówki tego miesiąca, który się zakończył. Przedstawiciele biznesu z Czech odwiedzili centrum testowe szarży. Czyli widzimy, że naprawdę bardzo dużo się w ostatnim czasie dzieje i będzie się działo coraz więcej. Oczywiście ma to często związek właśnie z podpisaniem pewnych umów, pewnych kontraktów, pewnych zamówień wstępnych. Często się te rozmowy, te spotkania, które się odbyły, one później są kontynuowane i delegacje wracają, żeby już dopiąć pewne szczegóły. Panowie sobie jechali tu przed szybkim transportem. No i znów to zdjęcie, które powiem szczerze, no mi się coraz bardziej podoba, bo wiem, że ten teren za chwilę będzie w ogóle kompletnie, całkowicie inaczej wyglądał, ale musimy jeszcze chwilę poczekać. No i ostatnia informacja z tego, co się pojawiło w newsach. Spółka projektująca tworzy unikalną metodę doboru połączeń kolejowych. Może dla nas fizycznie nie jest to zbyt ciekawy news, jakiś szczególnie nas interesujący, ale pokazuje, że firma również pod tym względem ciągle się rozwija, ponieważ wie, że w tej technologii jest potężne zapotrzebowanie. Ja zachęcam do zapoznania się z tym newsem, bo on zwraca uwagę tak naprawdę, że firma tworzy ciągle coś nowego. Pamiętajmy, że pewne rzeczy będą wykorzystane tylko i wyłącznie w naszej technologii, ale pewne rzeczy, które mają miejsce i nad którymi badania w tej chwili się odbywają, bo to między innymi jak tu powiedział na przykład między innymi ten według kierownika laboratorium, powiedział, takie badania są praktycznie niespotykane na świecie. Wyniki wykonanej pracy pomagają zaoszczędzić zasoby firmy i znacznie przyspieszyć procesy produkcyjne. Takie rzeczy tak naprawdę nie mają odpowiednika często na świecie. To, co się dzieje właśnie tutaj, jeśli chodzi chociażby na takie badanie, ale wiele jeszcze innych rzeczy, które mają miejsce w zakładach, w laboratoriach firmy. Często pewne unikalne technologie będą wykorzystane tylko i wyłącznie w naszej firmie, ale część rzeczy, która się jest wykonywana w tych laboratoriach, zostanie również wykorzystana dla zamówień zewnętrznych, do tego, żeby wzbogacić kapitał firmy do czasu, kiedy my będziemy samowystarczalni, kiedy będziemy zarabiać już naprawdę dywidendy, kiedy firma wejdzie na rynek światowy. Także o tym warto o tym pamiętać. I ostatnie, tutaj widzieliśmy zdjęcie, też ta wypowiedź tutaj tego kierownika. I właściwie na tym dzisiejszy webinar się kończy. Mamy godzinę właściwie 20. Udało nam się zmieścić w godzince. Wierzę, że uda nam się kilka informacji podać nowych. Przepraszam za tego kota z tyłu. Na to akurat nie mam wpływu, ale się akurat gdzieś tu pojawił. Więc dodatek do webinaru na koniec. Zapytam się, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli są jakieś pytania, to być może postaram się odpowiedzieć, a jeśli nie, to po prostu byśmy na tym dzisiejszy webinar skończyli. Spotkamy się za tydzień. Taka tylko ewentualnie prośba. Gdyby się nasunęło jakieś pytanie jeszcze, to napiszcie na czacie na dole. To ja po prostu później sobie sprawdzę i odniosę się do tych pytań albo na najbliższym, albo na kolejnym któryś webinarów. Także taka gorąca prośba, jeśli takie pytania się Wam pojawiają, macie jakieś pytania zadane przez swoich partnerów albo z ludźmi, z którymi rozmawiacie, to nie krępujcie się pisać na czacie. Po to są te webinary, żeby również odpowiedzieć na różnego rodzaju kwestie prawne i wiele innych z tym związanych. Takie poważniejsze kwestie, jakieś prawne i tak dalej, staramy się zweryfikować to między innymi chociażby z prawnikiem firmy i wtedy to może zajmie troszeczkę więcej czasu, ale na pewno się odniesiemy do pytania i będzie odpowiedź. A jeśli jakieś techniczne, które możemy odpowiedzieć na kolejnym webinarze, to
też je zadawajcie. Bardzo Was proszę, żebyście nie trzymali pytań bez odpowiedzi. Jeśli są takie pytania, na które nie znacie odpowiedzi, piszcie na czacie. Ja dziękuję za dzisiejszą obecność, za poświęcony czas. Pozdrawiam wobec tego i do usłyszenia.